Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Pan Gremlin, a ze mną jest dzisiaj Fuleczek. Słuchajcie, z Fuleczkiem mówiliśmy się oczywiście standardowo na waszą ulubioną serię, czyli na Dead Swap. Zagramy oczywiście dwa meczyki. Jeden będzie na moim kanale, drugi w komentarzu przypiętym u Fuleczka, jak on tylko to zmontuje, bo nie wiem, w sumie pierwszy raz z chłopem nagrywam, nie wiem ile mu czasu zajmuje montowanko. No i co? Zasady są takie same jak zawsze. Gramy do dwóch zwycięstw i nie gramy na Nether. No i co? Coś byś chciał powiedzieć? Mieczem cię zabiję? Nie. Dobra. No nie. Jaki masz biom? Kurde, normalny taki zielony, fajny. Ja mam zimę. Już się zaczyna? Tak, mamy dwie minuty czasu, takie bezpieczne. Po tych dwóch minutach, tak, między drugą a piątą minutą może nas zamienić miejscami i wtedy już musisz mieć przygotowaną pułapkę. Dobra, widzę ocean, więc zobaczymy, może coś tam ciekawego będzie. Nie wiem, czy go nie utopić, tak na początek. Czy to nie byłoby zabawne? Zobacz, a nie, to nie jest ocean. Zobaczmy, czy coś tu jest. Tu. Dobra. Myślę, że tak zrobimy. Tylko wiecie co? Ja znajdę jeszcze jakutki. Jakby on próbował mnie, wiecie, wyrzucić gdzieś do góry czy coś, żebym miał, wiecie, chociażby, nie wiem, boruwa skilla. Chociaż ja nie do końca ją umiem. Ledwo wiadro opanowałem. Więc zobaczymy. Już boję się trochę za daleko odbiec, bo znając moje szczęście. O! Ale to są dwie dokładnie inne. Dobra, nie robimy im krzywdy. Idę przygotować się. Jak tam, masz już jakiś pomysł? Mam. No nieźle, czyli mam się jednak szykować na śmierć. Nie wiem. Łopie, jak ja próbowałem, to się wywalałem na wszystkich tych. Jak to się nazywa? Przeszkodach? No. Sobie zrobiłem wszystkie przeszkody, jakie miałem w głowie, i na wszystkich się wywaliłem. No to nieźle. Akurat już zaczyna się czas niebezpieczny, w każdej chwili może już następnąć. Dobra. Ten ma dopiero pykę kamienia. Dobra. Zaczerpnijmy powietrza. Dobra. Powietrze zaczerpnąć. Jak tam wyjdziesz, uratujesz się? Nie wiem. Ej, chłopi, dobra. Chyba walczy. Tak, walcz, dobra. Jest szansa. To jest! Nie! Cię nie odzywa, więc pewnie. Dobra, uratowałem się. Ech, mało zabrakło? Ile masz serduszek? 4. Dobra, mógłbym kamienia wziąć.
Dobra. On tam też za dużo nie ma możliwości. Do łóżka brakuje mi jednej rzeczy. Kurde. Pustynia. Pustynia, pustynia, pustynia. Może coś będzie ciekawego. Dobra. No to achievementy pokazane, czy nie? Ja widzę twoje achievementy, tak, jak najbardziej. A co, znalazłeś żelazo? Nie. No, jak zwykle okazuje się debilem w pewnych kwestiach najprostszych, no ale cóż, takie jest życie. W ogóle wybaczcie, że jestem dzisiaj taki totalnie bez energii, ale o nie, dobra. Od kilku dni tak mi boli ręka. Ale to zrobił to samo, co on mi zrobił. Będzie beka. Słyszę cię. A kur... nie. Dobra. Dobra, chyba mnie już nie słychać. W sumie nie było... Prawie. Co jest? A, Boże, ale laga miałem, ale laga miałem. Dobra. Chyba mam pomysł. Wszędzie woda jest, to jest strasznie kurde, głupie. Chyba mam pomysł, moi drodzy. To sobie skopnę. To się może przydać. No tak, jestem głupcem. No ale cóż. Cyk. Jak tam masz jakiś pomysł? No mam. Ej! Ej! Co tu się wydarzyło? Ty mnie słyszysz? Co jest? Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Kurde. Wiesz dlaczego wygrałem? Bo umarłeś sekundę przede mną. Sekundę. Kurde. Mogłem trochę mniejszy dystans zrobić, nie? Aj. Sekundę przede mną. Tak, bo ale wiesz, jakbym zrobił wyższy, to bym się uratował, bo już miałem łóżko w łapie, bo na początku nie ogarnąłem tego, bo ja akurat skoczyłem do tych creeperów i nie wiedziałem, czy zdążę, czy nie zdążę. No nic, w każdym razie fartowne 1-0. No i co, walczymy kolejną. Bardzo będzie dla ciebie, bo ja nubisz. Oj, zobaczymy. Na razie, no, nie było źle, nie było źle. Dobra. Znowu jakiś gówno biom. Trudno. Nie wiem, czy nie zrobię czegoś prostszego dla bezpieczeństwa. Wiecie, o co chodzi. Tak, żeby mieć pewność, że chłop zginie, a nie tutaj pozwolić sobie na porażkę, bo już była taka sytuacja z Nomadem bodajże, że ja sobie próbowałem wymyślić, wiecie, coś mocniejszego, coś ciekawszego i przez to przegrałem mecz, co no, troszkę mnie zirytowało, no bo nie do końca to chciałem osiągnąć. Przegrałem w zasadzie przez ambicje, okej. Okay. Ojejku, ale bym... Dobra, mamy to. Dobra, już możesz się żegnać z życiem. Nie rób tego. Dobra, jak tak to... Halo, halo, Fuleczek, słychać mnie? Tak. No, już możesz żegnać się z życiem.
Weryfikuję. Sobie tylko zabezpieczę, żeby mieć większą szansę. Tu. Dobra. No póki co epoka kamienia, więc jest dobrze. Jest dobrze, powinno mi się to udać zrobić. Mogę tylko zdążyć, żeby nie było jakiegoś głupiego słapa teraz. Lekkie lagi się zdarzają, widzę. Co ja robię w ogóle z swoim życiem? Strasznie to psuję. Masz jakąś pułapkę? Robię ją. Drzwi potrzebuję. Muszę tylko dobrze wytimingować i będzie po nim. Kurczę, słabo widzę na tej teksturze. Dobra, wszystko mamy chyba. To patrzcie teraz. Patrzcie teraz. Tam gdzie są drzewa. O, tu jest git. Oczywiście wysyłać możecie na maila. Kurde, nie zdążę. Co za frajer? Co za frajer? Co to było? Co to było? To jest niemożliwe, ten odcinek będzie najlepszy na twoim kanale. Ej, ale co, nie ten? Nie trafiłem w ten... Milisekundy. Byłem przekonany, że przegrałem. Ale paliłeś się normalnie, co nie? I zeszło mi do półtorej serduszka. No, to czy wiesz... No trudno, ja, okej. Okay. Wytimingowane to miałem, ja ci kręcę. Dobra, najlepszy odcinek na twoim kanale chyba. Zobaczymy jak pójdzie. 1-1, gramy dalej. Mamy dalej? Co no jest tak, granek? No bo jest 1-1, a musi być 2-0. 2 do 2 zwycięstw, tak? Także zobaczymy. Widzę, że biją podobnie jak poprzednio. No nic, gramy nienawidzim. Nie no, tu nawet drzew nie ma. Tu nawet drzew nie ma. Dobra, są. W sumie jestem trochę zły. Trochę jestem zły, wiecie, bo kurczę. Dosłownie co, jedną pułapkę zrobił, dosłownie taką samą dwukrotnie i myślałem, że wykaże się większą kreatywnością. O, mamy borówki, więc git jest już dobrze. No, poprzednio nie miałem nic do ratowania się, więc tak bym zginął, natomiast no... Kurczę, nie wiem, czy nie wprowadzę na kolejnych deathswapach z kolejnymi gośćmi jakby zasady, żeby robić, jak zdecydujemy się na jakąś pułapkę, tak, to żeby ją robić tylko raz na danym odcinku, no chyba, że wiecie, jest to już taka totalna ostateczność, tak. Kurczę, zobaczmy sobie. Coś tu będzie ciekawego.
Jak to, masz coś ciekawego tym razem, czy nie? Mam. No to ja chyba przegram ten meczyk. Kurde, teraz ten, czujecie to? Co jeszcze mi będzie potrzebne? Kiera motyka. Dobra. Tyk. Zbieramy sobie. Jakby to móc rozegrać teraz? Najlepiej być, jak on się spali przede mną. Gdzie to jest? Tu jest. Jak to działa? Dobra. Okej. Najlepszy biom. Może się nie domyśli, może się nie domyśli. Ty, co się dzieje? Aha. No nic. Zalałeś mnie lawą. Okej. Pogczam, pogczam. Essa, najlepszy odcinek Ale co, gry. trafiłeś do wioski, co? A to. Miałem biom zimowy i tam miałem lawę. A, okej. I w sensie, jak chciałem zrobić jakiś bardziej rozbudowany, ale już tu patrzę odliczanie, więc. No, powiem ci szczerze, że ja też byłem w trakcie budowania i. Znaczy, na początku przez bardzo długi czas nie miałem żadnego pomysłu. Chciałem tą rundę, że tak powiem, No. przeczekać, a później zobaczyłem coś, no i niestety. No nic, moi drodzy. Jak widzicie, Fuleczek pokonał mnie, no bo jest po prostu zwykłym pajacem i stosuje tą samą pułapkę za każdym razem. Później Prawda? zżyna ode mnie pułapkę, Prawda? żeby mnie zabić. No ale nic, może mi lepiej pójdzie na jego odcinku, na jego kanale. A jeżeli nie, to pamiętajcie, że jeżeli będzie powiedzmy 30 łapek w górę pod tym filmem, to mnie to zmotywuje, żeby Fuleczka jeszcze raz zaprosić, może na jakiś rewanżyk, zobaczymy. No i co? Co mówisz? Wtedy będę bardziej wyskilowany. Dobra, niech piesek mnie zabije teraz w tym momencie. Dobra, ja póki co dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, siema!